proszę. Zobacz, jak idzie. Proszę, jak idzie. Jak idzie się płaszczyć. Nie, nie pójdę do żadnego knura. Ja nie chcę z siebie robić idioty. Kurna, Olek, czarny Olek, nie został przyjęty. Będzie wesoło. Pokaż jak własności, Paweł. Przecież to jak twoje, to mogłeś sobie wejść. U notariusza leży. U notariusza. Teraz uważajcie. Teraz zobaczcie, tylko się nisko pokłoń. Paweł, jak typowy frajer z bramki. Major, kto mu tu kruje? Tak. Gdzie jesteś? No, ja nie mogę rozmawiać, jestem w straży miejskiej. Ej, słuchaj, bo Krzysiek nam nie chce wyjść do nas. Zadzwoń no do Krzyśka. Ja nie mam do niego numeru. To będziemy tam poczekać. Geje z jednego pokoju nie mają do siebie numeru. Mister Y pisze, że już jest policja. Tak? Tak. Czekaj, zawracamy. O, idzie knur. Zostaw to, złodzieju. Co ty tu robisz, Krzysiek? Co ty policję zdywasz? A co pan tutaj, kurczę, nagrywa? Nie nagrywaj tego. Też robić? Tak. Weź tą rękę, powiedziałem. A bo co? Ty szybko bierz, Krzysiek, bo śmieciarka. Prezent mam do ciebie. A jaki? No kurde, a ty psy wezwałeś na mnie. No weź, powiedz. Nie chcę prezentu. Krzysiek, ale zdjęcie można zrobić? Nie. Dobra. Major będzie miał dwie butelki. I tego kota też trzeba skopać ryja i do domu. Kogo? Do majorowi. Majora. Policja jest na usługach knura. No przecież to jest śmiechu warte. To jest białostocka policja. Tylko mi tu go nie brać do samochodu tego drugiego rozcięczalnika. No, ale po co tu przyjechaliśmy? No majorowi prezent dać. Co? On sam nie wie gdzie jest, pewno już wywąchał zakrętkę już. Halo? No ja wolny jestem, wyszedłem. A gdzie ty jesteś? Na przystanku. Szukaj reklamówki na łbie. Major tak naprawdę dzwoni z lasu. Dobra, nie musisz się ze mną witać. Was nie powinno się leczyć, was się powinno likwidować. Tu mam bagażnik. Masz walić tu teraz z gminta. No już nie jest taki pewny, jak był w Warszawie pewny. Teraz już trochę zbladł. W Warszawie to był kozak. Nawet piszą, żebym ci kopa zasadził. No co, głupio ci teraz. Pamiętasz, jak się chwaliłeś w Warszawie, że nie musisz pracować? Ja nagrywam. Pamiętasz? Pytam się, pamiętasz czy nie mnie? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? To mnie wąchaj, to będziesz mnie pamiętał. Proponują cię wziąć do bagażnika i trochę dalej za Białystok wybić. Zgadzasz się? No, kto? Kto? Ja. Proszę do Zwierzynieckiego, to byś pojechał. A właśnie, jak jestem w Zajawiu. Czy ty chodzisz tam do Zwierzynieckiego lasu i nadal zbierasz papiery? Nie, to ja coś nie. Kurwa, 3 miesiące nie byłem tam. No to kto tam teraz sprząta? Ja nie wiem kto. O, tutaj piszą, czy byłeś w Budowlanym. Budowlanym, w markecie Budowlanym, czy już zaopatrzenie zrobiłeś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. W ogóle pytał cię o filmowanie. W dupę pocałował. Ja mogę filmować kiedy chcę. Tu nie będziesz stawiał warunków. Nie jesteś na szkole. Nie jesteś u siebie baranem. Nie jestem baranem. Jesteś, dla mnie jesteś. Dobra. Do widzenia. Zaraz dostaniesz na rozpęd i tyle. To jest mój kolega, my tu rozmawiamy. No to idź na przystanek. Bo wstrzykiwał się. Ty słuchaj, przywiązać go do drzewa i pół metra dalej butelki zostawić. Umarłby. Mogę by sobie odgryźć. Jak wilk albo lis. Major chciał porozmawiać. Dobra, niech wypiernicza. Ale chciał ci coś powiedzieć. Dobra, ja nie chcę słuchać. Nie chcę go słuchać. To nie. Czterymi brykami. Straną za chwilą miał. Chcesz mleka zarobić? Dobra. No to spierdalaj. Paweł, nie dość, że ci nasrał, to jeszcze wyzwał od złomu. Chyba nie chciał jechać samochodem, bo obstrzany. Starą bryką. Przecież on tu najstrzał, to nie wie o tym. Major mówi, że ty jeździsz obstrzaną za firmą, a on taksówkami. Tak jest właśnie w Białymstoku. Siemasz, major! Siemasz! A to jest zielony pomidor. On bardziej tankniejszy, a nie czerwony. To wezmę te dwa.